Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dobiegają końca Mistrzostwa Europy Kobiet. No troszeczkę pewnie o tym jest cicho w internecie, aczkolwiek niektórzy twórcy o tym mówią i pragnę też zakomunikować, że po 10 rundach nasza Olivia Kiełbasa, fantastyczna zawodniczka, tak na marginesie powiem, że miałem przyjemność zagrać oraz znam osobiście, pozdrawiam serdecznie. Oliwka zajmuje aktualnie drugie miejsce i dzisiaj, czyli 29 marca 2023, będzie walczyć o złoty medal, więc tutaj jest wielka sprawa przed nią, wielka, wspaniała zawodniczka. Przedstawię szybciutko partię, która była rozegrana w 10 rundzie z naszą rodaczką Malczewskają, Aleksandrą. Otóż przejdę od razu do rzeczy. Panie są na bardzo wysokim poziomie. 2388 Elo Aleksandry, 2406 Oliwki, więc to nie w kij dmuchał. Rankingi, moi drodzy, jest na co popatrzeć. Bardzo ważna partia, też presja na pewno. Skoczek F3, D5 zagrała Oliwka, G3, skoczek F6, goniec G2, E6, roszada. Też pragnę tutaj zaznaczyć, że dziewczyny grają bardzo normalne ruchy, takie jak każdy z nas może wykonywać. W sensie mówię tu o ruchach, ale też bardziej mówię właśnie o debiucie. Zwróćcie uwagę, jak gra Olivia. D3, posunięcie C5, czyli pionek do centrum, nic specjalnego, ale w takim sensie pozytywnym, że to jest wszystko proste póki co. Skoczek na D2, czyli skoczek próbuje wspomóc jednego z pionków, przede wszystkim pionka E4, żeby tutaj zakotwiczyć się w centrum. Oliwka buduje sobie tutaj centrum za chwilę, wyprowadzając skoczka. Znaczy w tym sensie, że może nie centrum, tylko wyprowadza po prostu lekką figurę. Posunięcie E4, posunięcie B6 też świadczy o tym, że następna figura też chce sobie pograć. Wieża E1, goniec B7 i E5. Skoczek D7 standardowo. Taki atak królewsko-indyjski. Plan czarnych jest taki, żeby napierać na skrzydle hetmańskim, a białe chcą grać na skrzydle królewskim. Tylko cały myk polega na tym, że Oliwka nie zrobiła jeszcze krótkiej roszady i to jest na plus dla czarnych, bo jeżeli byłaby krótka roszada, to jest jasny sygnał do tego, żeby białe od razu atakowały. Kiedyś pięknie atak królewsko-indyjski rozgrywał na przykład Robert James Fischer. Warto sobie zwrócić uwagę i przejrzeć partię mistrza świata. Skoczek F1, typowy manewr. Tutaj Oliwka zagrywa hetman C7, napadając na pionka, no i chce tego pionka po prostu zbić, dlaczego by nie? I Ola zagrywa gońcem na F4. Okazuje się, że ten ruch, no taki typowy, może najlepszy teraz nie być. Też ciężko stwierdzić, jak grać lepiej. Przypuszczam, że ruch C3 może być ciekawy, a pobicie tutaj teraz pionka może okazać się bardzo ryzykowne, gdyż po takich ruchach i goniec F4 mogą być problemy w postaci bicia tutaj do samego końca i na przykład hetman H5. No, dosyć trudna rzecz, ale zobaczcie, że atakujemy tutaj gońca. I teraz gdziekolwiek goniec by nie odszedł, jest strzał na E6. Bardzo ciekawy motyw taktyczny się pojawia. Zresztą taktyka musi być tutaj na porządku dziennym. Trzeba zwracać na nią bardzo uwagę. Poszło jednak, moi drodzy, inaczej. Goniec F4. Oliwka zagrywa H6. Bardzo subtelne, normalne, dobre posunięcie. Ten pionek chce zagrać na G5, odstraszyć gońca. Dlatego też białe grają H4, żeby to uniemożliwić. I Oliwka robi długą roszadę, czyli nie wchodzi w temat krótkiej roszady, żeby nie być atakowanym z tej strony, czyli na skrzydle królewskim. W tej sytuacji skoczek zagrywa na E3 i skoczek zagrywa na F8. Tutaj pojawia się ciekawa okazja dla Oliwki, mianowicie. No też to jest dosyć trudne, aczkolwiek myślę, że do zagrania. Posunięcie G5 mimo wszystko. Mimo wszystko czarne mogą troszeczkę zmienić koncepcję gry właśnie atakując skrzydło królewskie. Na przykład po wybiciu do samego końca. No tutaj bicie końcem jest najsłabsze, dlatego że po wybiciu do samego końca jest bicie skoczkiem. I czarne nie dość, że odbiły pionka, to jeszcze mają wolne linie tutaj i silniejsze centrum, więc
po odbiciu skoczkiem, co jest teoretycznie lepsze białymi, można by było wybić i zagrać wieżą na g8. I okazuje się, że tutaj po odejściu gońcem na f4 można by było walnąć na e5 z bardzo ciekawą, dalej dynamiczną pozycją, ale zwróćmy uwagę, te wieże sobie fajnie tutaj działają, ale to my sobie też gdybamy po tej stronie, jak sobie jesteśmy i analizujemy, to łatwo nam mówić, na pewno ciężej podjąć decyzję podczas prawdziwej partii. W tej sytuacji skoczek zagrał na f8, prawdopodobnie z opcją skoczek g6, c4 ze strony Aleksandry, d4, to jest też bardzo ważne, że w ten sposób ten goniec się fajnie rozwinął, ale Aleksandra miała tutaj chytry plan, znaczy chytry ruch może do zagrania, też bardzo odważny, za co należą się brawa, skoczek na d5. Bardzo ciekawy ruch, który zaostrza pozycję. Co może zrobić teraz Oliwka? Oliwka oczywiście ofiarę przyjąć musi, w innym wypadku straci bardzo silnego gońca. Tutaj nastąpiło teraz e6. Też typowy taki ruch, czyli atak z odsłony. Tutaj atakujemy hetmana. W tym wypadku goniec zagrał na d6 i Ola zbiła na d5. Pozycja bardzo złożona, skoczek zagrywa na e7 i teraz, no właśnie moi drodzy, w tej sytuacji jeszcze, tylko cofnę na chwilę, można byłoby się troszeczkę zreflektować czarnymi i na przykład zbić pionka na e6. To są trudne ruchy, na pewno trudne. Oddając figurę w ten sposób, czarne mają troszeczkę więcej spokoju mimo wszystko, a cena tutaj pionka jest też wysoka, więc pionek więcej i można na pewno perspektywicznie patrzeć na te pozycje czarnymi, lecz no wiadomo, ciężko się pogodzić z tym, żeby oddać figurę i skoczek zagrał na e7. I teraz nastąpiło bicie na d6. No właśnie, moi drodzy, bicie na d6, tak, nastąpiło bicie na d6, bicie na d6 i skoczek zagrał na e5. Niestety ten ruch, jak widzicie na załączonym obrazku, nie jest najlepszy. Aleksandra przeoczyła bardzo ładne posunięcie. Możecie sobie zatrzymać materiał też dla treningu, sprawdzić, jak zagrać białymi. Otóż w tej sytuacji Ola mogła uderzyć skoczkiem na d4. Taktyka, jeszcze raz taktyka. Bardzo dynamiczna pozycja. Grozi bardzo nieprzyjemny ruch skoczek b5. Chwilowo jest figura mniej, ale jest niezły atak. A teraz jakbyśmy tutaj zbili na d4, to wieża by zagrała na c1 i porobi się bardzo niebezpiecznie. Mimo że na razie są dwie figury więcej u czarnych, to czarne w tym wypadku no prawdopodobnie musiałyby się zasłonić. I tutaj mógłby nastąpić szereg trudnych posunięć. Naprawdę trudnych, więc ja się nie dziwię, że tutaj Aleksandra Malczewskaja nie zauważyła takiej kontynuacji, bo to jest, uważam, naprawdę trudne. I po wybiciu na F7, przypuszczam, że po tym ruchu i po wybiciu na D5, może to dziewczyny widziały, ale nie widziały dalszej kontynuacji, mógłby nastąpić szach, król B7 i teraz, no, Michał Tal pewnie by takie ruchy znalazł swego czasu, jak grał pięknie w szachy. Poświęcenie na C6. Likwidacja bardzo silnego gońca. Uważam, że to jest bardzo trudny ruch, bo nie dość, że białe poświęciły tyle materiału, to jeszcze poświęcają, ale na końcu jest hetman G7 i okazuje się, że ta sytuacja mogłaby być dosyć trudna dla czarnych z uwagi na bardzo silnego gońca mimo wszystko i troszkę pionków tutaj się no, naskrobało ze strony białych. Na pewno czarne musiałyby oddać wieżę. No cóż, moi drodzy, w partii skoczek zagrał na e5, na co Oliwka odbiła pionka, skoczek f7. Wiadomo, czarne mogą sobie pozwolić troszeczkę na stratę materiału. Wieża g8, wieża odbita, b4, czyli próba od słonięcia linii przede wszystkim. I skoczek zbił na d5. BC, BC, wieża B1. Moi drodzy, w takich sytuacjach, gdy mamy z perspektywy czarnych patrząc, mamy przewagę materialną, bo są dwie figury za wieżę. To jest bardzo duża przewaga, plus jeszcze pionki. To w takich sytuacjach należy skonsolidować nasze figury i spróbować utworzyć taki, można powiedzieć, pancerz, żeby przeciwnik nie mógł do nas się dostać. Tutaj nie myślimy o ataku na białego króla absolutnie. Tutaj przede wszystkim myślimy o tym, jak się zabezpieczyć i odeprzeć ataki przeciwnika, gdyż mamy przewagę w materiale i to jest naszym celem. Tutaj goniec na c6, hetman b3, skoczek d7, Oliwka bardzo dobrze to zrobiła. Zobaczcie, dwie figury podeszły troszkę bliżej i pilnują dostęp do czarnego króla. Hetman a3, g4 ze strony Oliwki, no to jest może ruch taki atakujący, ale w tym momencie nic się strasznego nie dzieje. Tutaj widzimy, że figury czarnych bardzo dobrze bronią. h5 nastąpiło, król d8 uciekł, bicie i król e7.
Król do centrum. Zobaczcie, figury tego króla bardzo dobrze chronią. Hetman A6. Wiadomo, że tutaj białe nie mają nic do stracenia. Białe muszą próbować mocno atakować. Wieża A8, hetman C4. Skoczek na C3 wrócił, znaczy, przepraszam, nie wrócił, tylko poszedł do przodu. Po wymianie, co jest dobre dla czarnych, nastąpiła wieża na C1, wieża A3. W sumie taki ruch, no powiem szczerze, ciekawy, broniący skoczka. Zawsze tu są jakieś motywy taktyczne, może jakieś poświęcenie. Wieża C2, skoczek B6 i bicie na E6. Bardzo ciekawy ruch, taki trochę teoretycznie też rozpaczliwy, ale co mogą innego czarne w tej sytuacji zagrać? No to nie wiem. W każdym razie widzimy, że hetman jest w pułapce, więc należy coś takiego zrobić. I tutaj hetman na D6. I ta sytuacja jest oczywiście wygrana czarnymi, dwa skoczki więcej, ale jeszcze trzeba się troszkę pogimnastykować i uchronić od ataków białych. Zobaczcie, tutaj mocno nie analizuję, bo też myślę, że szkoda na to czasu. Każdy z nas może sobie to fajnie przepatrzeć, jak oliwka realizowała przewagę. Zobaczcie, skoczek wrócił. Często jest tak, że ruchy ciche albo ruchy, które są wycofaniem figur, są najtrudniejsze i to jest fajna domena silnych szachistów, którzy potrafią takie ruchy wykonywać. Hetman G8, król C7, tutaj szach nastąpił, hetman się zasłania i cały czas czarne, zobaczcie, próbują bardzo ładnie się zasłonić. Skoczek na E7, skoczek jest bardzo dobrym obrońcą króla w końcówce. Oczywiście straty pionów jakieś jeszcze istnieją, skoczek wrócił, no jak już dwa skoczki są blisko króla, bezpieczeństwo jest już murowane. Hetman dał szacha, król C7. Hetman E4 i hetman C1. W tym momencie oliwka przechodzi do kontrataku. Nastąpił jeszcze szach, król D7. Tutaj zwróćmy uwagę, że jak wieża nastąpi na B7, to też się nic złego nie dzieje, bo gramy sobie król C7 i wszystko dobrze działa, więc się nie przejmujemy. Król H3, oliwka dała szacha i w tym momencie nastąpił hetman D1, F3, wieża A4. I oliwka wygrała tę partię. Tutaj Ola musiała uznać wyższość przeciwniczki. Moi drodzy, oliwka jest na bardzo dobrej pozycji do wygrania Mistrzostw Europy. Nie zapeszajmy, trzymamy mocno kciuki, zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. A Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.